Dzień dobry, dziś moim gościem jest Jewgeni Kornelowiec. Porozmawiamy przy kawie o kwestiach białoruskich. Dzień dobry. Dzień dobry, Marcin Staniewski. Porozmawiajmy przy kawie. Dzisiaj moim gościem jest Jewgeni Kornelowiec z Białorusi i będziemy rozmawiać na temat Białorusi. Moje pytanie dotyczy, w którym momencie wy jako opozycja dostrzegliście, że musicie wyjść i walczyć z krajem reżimowym? W którym momencie dostrzegliście, że jest to kraj reżimowy? Białorusini walczyli z 2000 lat, jeszcze kiedy rzeczywiście ten cały reżim padł. Ale na pewno to się zaostrzyło w 2020 roku, jak wszyscy państwo wiecie. Просто в 2020 году произошла вот эта точка кипения всех белорусов. В 2020 году пришел конец терпеливости, начиная от начала года к ситуации с коронавирусом и, очевидно, выборов. Dobrze, ale mamy rok wyborów 2020, Łukaszenka startuje, eliminuje całość opozycji i rozumiem, że wy wtedy zaczynacie budować swoją opozycję celem uzyskania wolnego i niepodległego państwa. I teraz moje pytanie jest takie, w jaki sposób, bo też nam zależy, że patrząc na to, co się dzieje w Polsce, my również powoli widzimy, że tutaj demokracja również została wycofana. I teraz jest pytanie, w którym my momencie powinniśmy dostrzec, że rozpoczyna się ta właśnie walka, ponieważ wy macie większe doświadczenie i stąd moje pytanie, w którym momencie my powinniśmy jako społeczeństwo obywatelskie dostrzec, że już czas po prostu zacząć walczyć o demokrację ponowną. Nie ma точного рецепта rewolucji. Везде он разный. Везде ну, niestety, разные, niestety, ale на то нема рецепты. Кеды, в який день зачинать вашне вальчить о своє право. В Польсе ешто, белорусі, більшість белорусов, може не більшість, але дуже часть белорусину виїхала в 2016 року. Ну, і так як вспомнявам, рецепти на то нема. Який день, в який місяць, в який рок зачинать вальчить о своє. Ну, tak to wygląda. W 2020, kiedy Łukaszenka ogłosił się, że zostaje prezydentem, świat jego nie uznał, ale też zaczął dramat być w stosunku do białoruskiej opozycji. Oglądaliśmy w światowych mediach, również tych polskich, że jest tam, dzieje się tam duży, duży dramat. Tak? Teraz jest pytanie, część z was musiało opuścić kraj, część wiadomo, że już nie ma powrotu na Białoruś. Jak wy odnajdujecie się również w tej nowej przestrzeni na emigracji w Polsce oraz jak wy postrzegacie polską demokrację? I co za tym idzie, czy również tutaj będziecie walczyć o wolną i niepodległą Białoruś jako opozycjoniści? U nas i prezydent Białorusi... No, jakby to śmiesznie też nie wyglądało, to prezydenta też na dzień, na ten dzień, na ten moment też nie ma w Białorusi, tak? Gdzieś wyjechał i niestety, tak jak my, Białorusini, też się znajdujemy poza krajem. Prezydent Svetlana Tikhanovskaya też znajduje się poza granicami kraju Białoruś i też próbuje w jakiś pomóc walczyć, no niestety z tym reżimem, zdalnie, tak jak i my. Czy zatem będziecie budować rząd na uchodźstwie? Bo rozumiem, że prezydentka już jest na uchodźstwie, opozycjoniści są na uchodźstwie. Czy to nie czas również zbudować cały system rządu na uchodźstwie? Polska ma takie doświadczenia w latach II wojny światowej. Czy nie byłoby to też rozwiązaniem dla Białorusinów, dla wolnego narodu białoruskiego, ale też pokazanie Europie i światu, że Białorusini walczą o swoją niepodległość? Светлану Тихановскую признают почти все страны мира как избранного президента Беларуси. С ней встречались все мировые лидеры, как Меркель, Байден и прочие. То есть это уже показывает... Светлана Тихановская есть узнавана не только через нас, белорусинов, але również przez inne państwa, państwa europejskie. Jak wszyscy wiecie, ona się spotyka z prezydentami, z wiodącymi ludźmi krajów europejskich.
I mamy nadzieję, że dzięki temu, że będziemy tu próbować, że zbudujemy tą demokrację. Jasne, ale czy w takim razie nie warto by było zbudować całego rządu na uchodźstwie, łącznie z panią prezydentką na czele? Wówczas byście nie zostałaby pokazana ranga również tej walki o niezależną i niepodległą Białoruś. Może to by było rozwiązaniem w takim razie? U nas jest już ofis Svetlany Tikhanovskiej, gdzie naznaczony minister po ekonomii, tam zamiennik, kto zajmuje się budownictwem demokracji. No, my już działamy zdalnie, my już mamy ludzi, którzy zdalnie kierują Białorusinami. I tylko jeden moment. My nie wiemy, czy nam, czy tych ludzi wyciągać, bo ich zostało dosyć sporo też na Białorusi, ludzi mądrych, czy wrócić z powrotem i walczyć niepodległość. To jest pytanie. Ale czy powrót nie będzie się wiązał również z osadzeniami, z prześladowaniami, czy tutaj nie będziemy też narażać ludzi wracających na dalsze reperkusje? My możemy wrócić do tego kraju tylko wtedy, kiedy się zmieni rząd. I dopiero wtedy jesteśmy bezpieczni. Tylko tak, jak na dzień dzisiejszy. Białorusini nigdy nie byli krajem koczowników. Oni zawsze mieli swoją ziemię, na której żyli, mieszkali. Dlatego my nie widzimy Białoruś gdzieś poza granicami, budować nową Białoruś poza granicami Białorusi. My chcemy być w naszym kraju, na naszej ziemi. Więc dlatego wrócimy, ale pytanie kiedy. Ale rozumiem, że w momencie, kiedy możemy naciskać Unię Europejską, możemy naciskać Stany Zjednoczone, możemy naciskać cały świat demokratyczny, żeby ujął się za wolną i niepodległą Białorusią, no to wówczas od tej strony już dzisiaj jako opozycja, która musiała opuścić ten kraj, moglibyście tutaj uzyskać o wiele więcej. I wydaje mi się, że w tym momencie być może że ten proces odzyskiwania demokracji byłby coraz większy. Jeżeli mamy do czynienia, że jeżeli świat uznał panią prezydentkę Cichanowską za prezydentkę wolnej i niepodległej Białorusi i tutaj rzeczywiście to jest dla nas wszystkich jasne, to w tym momencie pojawianie się jej na arenie międzynarodowej może doprowadzić do takich nacisków, że ten rząd udałoby się zmienić w Mińsku. No, jak już wszyscy też już wiemy i powtarzam się, że Svetlaną Tikhanovską przyznali rzeczywiście inne kraje i już uważałam ją jako za prezydenta. Mniej więcej w tym pomógł nawet pan prezydent obecny Łukaszenko, nawet swoimi postępowaniami, zatrzymaniem samolotów z emigrantami i jeszcze innymi rzeczami. No, u Białorusów cel postroić demokrację za... My chcielibyśmy zbudować poza granicami Białorusi swoją niepodległość, ale to też nie wszystko. My chcielibyśmy, żeby Łukaszenko poniósł konsekwencje po tym wszystkim, co zrobił kraju i ludziom. Bo rozumiem, że w momencie, kiedy bylibyście optowali, tak jak my wszyscy, mówimy o tym od bardzo dawna, że należy Łukaszenkę postawić przed Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, skazać go prawomocnym wyrokiem. Ale też mam inne pytanie. Czy po ostatnich wydarzeniach granicznych, pomiędzy na granicy polsko-białoruskiej, to co się rozgrywa, dramat uchodźczy, wiemy, że pan Łukaszenka sprowadził tych ludzi, ale też widzimy, że tam rozgrywa się dramat. Jest to dramat, tak zwana przepychanka pomiędzy jedną a drugą stroną. I moje pytanie jest takie, czy opozycja białoruska, naród białoruski nie czuje się zdradzony tym, że na przykład pani Merkel dzwoni do pana Łukaszenki, który, jak dobrze wiemy wszyscy, chce uznania go jako prezydenta Białorusi? To problem pani Merkel, że ona rozmawia z stronnymi ludźmi. Ale nie obawiacie się tego, że po prostu w tym momencie świat uzna Łukaszenkę za prawowitego prezydenta?
My nie boimy się ze względu na to, że już od dawna na Białorusi wybory, które się odbywały, one nie były prawne, nie były poprawne, więc my się tego absolutnie nie boimy. A to, że Merkel zadzwoniła, no to tak jak już mówiłem, to jest jej wybór. Ale my też obserwujemy, że na tej arenie Unii Europejskiej może dojść do tego, że jednakowoż Unia Europejska po tym, co się dzieje na granicy, jak ten konflikt narasta, wiemy, że tutaj Polacy też dość ostro do tego podchodzą. Polskie służby również że działają na zasadzie pushbacków, więc dochodzi do przepychanek, umierają ludzie na granicy, więc jest taka obawa, że Unia Europejska w końcu ugnie się i powie dla dobra sytuacji, tak, jest pan tym prezydentem. I tutaj czy naród, czy ta wolna, czy ta demokracja rodząca się na tej nawet obczyźnie, czy demokracja rodząca się wewnątrz Białorusi, czy ci ludzie nie poczują się też również tutaj zdradzeni, tak? Kiedy преступник захватывает банк, берет заложников. Kiedy przestępca bierze zakładników i policja zaczyna negocjować z nim, to nie oznacza, że chce go odbielić, chce po prostu uratować ludzi. Jasne, czyli takie słuszne myślenie, przynajmniej wiemy to jedno, że naród białoruski nadal będzie walczył i nadal będzie dążył do tego, żeby uzyskać niepodległość oraz wolny rząd, który będzie przestrzegał praw człowieka. Ale wróćmy do roku 2020, do początków wyborów. Wiemy dobrze, że Łukaszenka eliminował swoich demokratycznych oponentów, nazywając to w ten sposób. I część z nich do dzisiejszego dnia znajduje się w odosobnieniu, w aresztach, w zamknięciach. Pytanie, jak uzyskać dla nich, wiemy, że nadal nie uzyskali tej wolności, doszło do prześladowań. I teraz pytanie jest takie, w jaki sposób możemy doprowadzić do tego, żeby przynajmniej tych ludzi zwolniono z więzień czy z aresztów? Zwolnienie właśnie tych ludzi, którzy trafili za kratki, to jest głównym celem Swietlany Tichanowskiej, żeby właśnie to się odbyło. To jest głównym celem jej. Łukaszenka всегда брал заложников. Łukaszenko każde wybory brał zakładników takich ludzi i potem negocjował z innymi krajami po to, żeby uzyskać jakiś tym swoją korzyść. Łukaszenko dzięki temu, że brał zakładników ludzi, on próbował negocjować z Rosją ceny gazu, z biznes, dzięki tym ludziom robił sprawy biznesowe. Na początku Łukaszenko zabijał ludzi, ale zrozumiał, że to wcale mu nie przynosi żadnych korzyści, więc zaczął brać zakładników i dzięki tym zakładnikom korzystał z tego przez 26 lat. Łukaszenko już zaczyna wyciągać tych ludzi, wymieniać tych ludzi. To na dzień dzisiejszy to jest mniej znaczących. No i oczywiście zostawia na koniec tych grubszych, czyli tych bardziej znaczących, tych polityków.